Cześć, z tej strony Joanna Salwa. Moi drodzy, mam na sobie sweter. Niektórzy mówią sweter, podobno to niepoprawnie, ale nie wiem. A to, że mam sweter, to znaczy, że się robi zimno i to znaczy, że zaczynają się pytania o to, jak wspomóc swoją odporność. Ja uważam, że na naszą odporność pracujemy przez całe życie, przez cały rok. Natomiast rzeczywiście w tym okresie jesienno-zimowym warto siebie i jak mamy dzieci, to również nasze dzieci, wspomóc pod kątem po prostu pobudzenia tej odporności, żeby się nie okazało, że za chwilę nie możemy iść do szkoły, do pracy itd., itd. Tym bardziej, że teraz katar jest już wyznacznikiem tego, że ktoś jest zakażony i nie może mieć kontaktu z innymi osobami. Wiecie, o co mi chodzi, nie? No właśnie, niestety takie czasy nastały w tym 2020 roku. Dlatego chciałam Wam powiedzieć dzisiaj o suplementach, które ja sama stosuję i które warto zastosować i na które dodatkowo jeszcze eSuperfood zrobiło nam bardzo dużą promocję. Firma Lab One jest to firma, która naprawdę przykłada się do produkcji suplementów. I moi drodzy, mamy teraz taki fantastyczny zestaw, na który składa się probiotyk, Omega Vit i jeszcze Colostrum Pro. I teraz zaraz Wam powiem, dlaczego uważam, że właśnie ten zestaw może się bardzo dobrze sprawdzić, zarówno dla nas, jak i dla naszych dzieci, jak i dla naszych rodziców, dziadków itd., itd. O probiotyku już mówiłam w poprzednim filmie. On jest mikrokapsułkowany. To znaczy, że ktoś zadbał o to, żeby bakterie, które są w tych kapsułkach, zdążyły trafić do naszego jelita grubego, gdzie one działają i mają w ogóle jakiekolwiek pozytywne działanie, a nie rozpełzają się po naszym organizmie w inny sposób. Więc ten probiotyk naprawdę jest wart swojej ceny. Zawiera 30 miliardów tych kultur bakterii, więc całkiem sporo i 10 szczepów, z czego większość szczepów to są bifidobakterie. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie one mają bardzo duży wpływ na naszą odporność. Jest to naprawdę dobry suplement. Druga rzecz warta uwagi to Colostrum Pro. Colostrum Pro, czyli inaczej, Colostrum siara bydlęca. Jak rodzi się dziecko, to przez pierwsze dni matka ma takie specjalne mleko, które nazywamy siarą. Ono jest najbardziej bogate w składniki odżywcze, potrzebne do tego, żeby to dziecko uodpornić, ochronić, wzmocnić, odżywić itd. I właśnie siara bydlęca, kolostrum, są to suplementy, które mają takie samo działanie. Bardzo pozytywnie wpływają na nasz układ odpornościowy. Badania pokazują, że szczególnie pozytywnie wpływają na układ odpornościowy dzieci i są również zalecane dla sportowców. To, że mają tak pozytywne działanie, zawdzięczają jakby temu, jak wiele tam składników jest w tym kolostrum, bo jak mówi producent, nawet 250 bioaktywnych związków chemicznych. Więc jest to łatwo przyswajalne przez nasz organizm, ma bardzo dużo mikroskładników, witamin z grupy B, A, D, E, K. I przechodzimy do trzeciego suplementu, Omega Vit. Jeśli trochę mnie już słuchacie, to wiecie, że ja nie jestem zwolenniczką multivitamin, no bo jak jest wszystkiego dużo, to trochę tak nie jest to do nas dopasowane. Natomiast Omega Vit jest całkiem dobrą, może nie taką multivitaminą, ale tych witamin ma kilka. Już Wam mówię, jakich i dlaczego uważam, że jest dobra. Ma w swoim składzie kwasy omega-3, a kwasy omega-3, oprócz tego, że w ogóle są bardzo ważne i uważam, że powinniśmy je suplementować albo mocno dbać o to, żeby jeść ich dużo z naszej diety, czyli mieć ją bogatą w dobre ryby, w dobrej jakości mięso, jaja itd. To właśnie kwasy omega-3 wpływają na naszą odporność, ponieważ są one tymi kwasami przeciwzapalnymi. A wiadomo, jeżeli jest stan zapalny, no to nasza odporność również leci na łeb, na szyję. Druga rzecz, jaka tutaj jest, to jest witamina D3, która również jest mega ważna pod kątem budowania naszej odporności i najlepiej jeść ją z witaminą K2, tak aby wapń, który witamina D3 pozwala nam lepiej przyswajać, wchłaniał się w nasze kości, a nie gdzie indziej. A tutaj właśnie również mamy witaminę K2, MK7, jest też witamina A,
i ekstrakt z aksamitki wzniesionej, z luteiną i zeaksantyną, które również tą naszą odporność będą wspierać. Także jak widzicie, ktoś przemyślał tą multivitaminę akurat. I pod kątem odporności pamiętajmy, że nic nie zastąpi i suplementy też nie zastąpią odpowiedniego żywienia. Jeżeli nie będziemy się odżywiać, a będziemy tylko jeść kalorie puste, no to raczej nie wspieramy tym naszej odporności. I jeżeli będziemy siedzieć w zamkniętych pomieszczeniach, gapić się w ekrany, w telefony, w tablety i nie będziemy się ruszać, to też nie będziemy wspierać naszej odporności. Więc naprawdę tak proste i banalne rzeczy jak zdrowy styl życia, czyli odpowiednie żywienie, ruch, sen, regeneracja, są to rzeczy, które kompleksowo wpływają na naszą odporność, więc jak widzicie, trzeba po prostu o nią dbać na co dzień. No ale warto też w tym okresie, kiedy częściej pociągamy nosem, sobie dodatkowo wzmocnić tą naszą odporność. To chyba tyle w temacie odporności. Myślę, że nagramy jeszcze film o tym, jak już nas dopadnie choróbsko, to co robić, bo szczególnie osoby na keto muszą uważać na pewne preparaty, które są dostępne w aptekach, które mają tonę cukru w sobie, więc o tym będzie, tak myślę, kolejny film. A tymczasem pozdrawiam Was ciepło, życzę dużo zdrowia i do zobaczenia. Cześć!